Witam Państwa, dobry wieczór. Przebieg pierwszego dnia Kongresu Stronnictwa Demokratycznego zrelacjonuje Adam Bronikowski. Wielość poglądów, ale cel wspólny, demokratyczna Polska. Pod takim hasłem obraduje 14. Kongres Stronnictwa Demokratycznego. Prawie dokładnie 50 lat temu, 16 kwietnia 1939 roku, obradował Kongres pierwszy. Stronnictwo skupia 140 tysięcy członków, blisko 800 zasiada w sali kongresowej. W tej chwili odbywają się obrady zamknięte. W trakcie obrad przedpołudniowych zabrał głos Wojciech Jaruzelski. Oto fragment jego wystąpienia. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i Stronnictwo Demokratyczne powinny troszczyć się wspólnie, aby socjalistyczne zasady sprawiedliwości społecznej nie były nadużywane ani przez tych, którzy zamiast lepiej pracować zaglądają do cudzej kieszeni, ani przez tych, którzy swą kieszeń wypychają w sposób nieuczciwy. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ Solidarność. Rozprawa nie trwała długo, z przerwą niecałą godzinę. Komitet, który 4 dni temu zgłosił do sądu wniosek o rejestrację, reprezentowali m.in. Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. Przewodnicząca składu orzekającego Danuta Widawska ogłosiła postanowienie o wpisie do rejestru związków zawodowych NSZZ Solidarność o charakterze ogólnokrajowym z siedzibą w Gdańsku. Polska po raz drugi wchodzi na drogę pluralizmu i demokracji. A pluralizm i demokracja, ile razy mówiliśmy, to są zdobycie cywilizacyjne Europy i świata. I kto je stosuje, ma efekty. Oczywiście Solidarność będzie taka, jaką ją zrobią jej członkowie. Nawet ja, przewodniczący, nie do końca wiem, jak ona będzie. Na pewno ta lekcja 10-letnia będzie lekcją, o której będziemy wszyscy pamiętać. Wszyscy się nauczyliśmy wiele i te doświadczenia muszą służyć Polsce i będą służyć. Przewiduję, że te emocje będą narastały w trakcie naszej pracy. Że to dla reform chyba nawet jest ciekawsze i lepsze. Mamy wszelkie dane, wszelkie szanse zrobić z tej Polski Polskę naszych marzeń. Bo wszystko to naprawdę dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że nie. Każdy może w niej uczestniczyć, każdy może organizować się i robić tą Polskę na miarę mądrości i na miarę możliwości. Polskie radio i telewizja mają nowego szefa. Z udziałem Mieczysława Rakowskiego i Stanisława Cioska odbyło się rozszerzone prezydium Komitetu do spraw Radia i Telewizji. Premier wręczył nominację na przewodniczącego Radia i Telewizji Jerzemu Urbanowi. Mieczysław Rakowski podziękował Januszowi Roszkowskiemu za blisko 3-letnią pracę, podkreślając, że w tym czasie telewizja zwiększyła swą wiarygodność i oglądalność. Czy będzie pan nowym prezesem Radiokomitetu? Odpowiedział pan, nic mi o tym nie wiadomo. Czy to była niespodzianka i jak szybko pan się dowiedział o tej nominacji? No, musiałem tak odpowiedzieć, chociaż z plotek wiedziałem, ale formalnie i oficjalnie nikt ze mną o tym nie rozmawiał. Nie mogłem inaczej odpowiedzieć na pytanie. U nas są takie zwyczaje, że nie uprzedza się faktów. Śnieżyca nad Warszawą zaczęła się o 13:00 i pomyśleć, że jeszcze w sobotę mieliśmy 23 stopnie ciepła. Ale to nie śnieg jest anomalią, to upały były ponad normę. Pamiętajmy, że to dopiero połowa kwietnia. Do widzenia Państwu.